Hej, z tej strony Jula i Iga Kostera. Najbardziej cringe'owe przywitanie chyba w tym roku. Miałam iść dzisiaj na świąteczne zakupy we Vlogmasie, ale znowu wstałyśmy bardzo późno. Jest 13:30, ja mam niedługo matmę, więc postanowiłam, że nagramy dzisiaj zamianę kosmetyczek, bo u mnie to się fajnie oglądało. Jak nagrywałam z Moniką, to teraz nagramy z moją siostrą, która za dużego makijażu nie robi. Jest bardzo... Mam jakiś włos w nosie. Która nie robi jakiegoś nie wiadomo jakiego makijażu. Ja robię mocno tapetę. Także jeżeli Iga sobie nie będzie dawać rady, to jej pomogę w tworzeniu mojego makijażu, bo jej pewnie pójdzie szybciej. Dobra młoda, to jest moja kosmetyczka, także proszę. Dobra, to twoje. Od czego ty zaczynasz? Od pomalowania brwi, tam masz chyba kredkę tylko. Iga ma tu z 3 kosmetyki. No nie wierzę. Dobra, mamy kredkę i używasz tej kredki, tak? No. Ja natomiast użyłam mydełka do brwi. Oraz gdzieś tutaj powinien być takie czesadełko. I musisz brwi wyczesać na maksa do góry po prostu tym mydełkiem. A ty jak to robisz? Użyjemy lusterek z paletek niestety, bo nie mamy innych, a te są dosyć spore i będzie chyba nam najwygodniej, jako że siedzimy przy stole, w ogóle przy którym powinno się jeść. Uważaj tylko, żeby nie pobrudzić stołu. Zazwyczaj używam dwóch kredek, bo ta jest dosyć cienka. Albo na tym się maluj. Weź to pod spód. Jeszcze bo raz. Ja mam ogólnie henne na brwiach i dlatego wzięłam ci tylko taką cienką. I co? I mam wyczesać brwi i po prostu pomalować. Dobra, ja nie mam też co malować, bo mam swoje ciemne brwi. Chcesz może nałożyć takie coś do trzymania włosów, które wybierasz? No wiedziałam! Niech to, ja nie wiem gdzie jest moje takie drugie, też miałam jakieś takie uszka. No ale ja nie wiem jak to się nakłada. Nałóż to po prostu na szyję na razie. I teraz musisz sobie... Ale to ciśnie. Bo masz wielki łeb, to ciśnie. Zobacz jak ja wyglądam. Dobra, bierz, patrz, to nabierasz w taki sposób, ja cię będę instruować, bo ty się nie znasz. Tak, o, i tym czeszesz brwi do góry, żeby stały dęba. Ja nie, moje brwi w ogóle nie będą się... Najlepsze jest to, że mi się takie nie podobają. No to, no nic, no zmyjesz to zaraz, ja też to będę zmywać. Moje brwi są po laminacji, więc jako taką jeszcze się utrzy... Chociaż dawno temu była ta laminacja, więc za dobrze się nie trzymają. Tylko, że ja nie wiem, co ja mam malować tą kredką. Ty naprawdę żadnego żelu nie używasz do brwi? Używam, ale zapomniałam wziąć. A, czyli a masz taki z Miss Sporty? No. O, to ja wiem, to ja mam go, to użyjemy mojego. No to w takim razie będziemy mieli chociażby wyżelowane leciutko brewki. Ja też kiedyś używałam go, zanim odkryłam więcej kosmetyków, to też go używałam. No dobra, jakoś wyglądają już lepiej po tym. Dobrze, że mam tą laminację, bo jakby nie miała laminacji, to był dra... No! No rób po swojemu, jak uważasz, no co? Na tym polega ten filmik. Nie, zostań w takich jak najbrzydszych. No ja nie wiem, bo ty masz takie zawsze. No dobra, nie śmiej się z moich brwi. Ja nie jestem make-up guru. Ale to nie jest źle, no weź nie marudź, no. Dobra, bo już skończyłam brwi. Co robisz dalej? To możesz wziąć sobie jakiś ciemny cień i tak dookoła oka. Na oko bez niczego? Bez korektora, bez kremu? Dobra, bo ja tobie też nie dałam bazy, ale ja sama użyłam bazy. No nic, za późno, nie szkodzi, czyli po prostu wziąć pędzelek, tak? Tak, taki cienki i tak tylko musisz na tej linii, tej wodnej, tak? Na linii wodnej? Cień dajesz? Tak, w sensie tak niżej. Pod rzęsami? Tak, no, ale tak czyli... blisko, tak, a, tak okej, mało. Bo linia wodna to tak jest wiesz. To tutaj w oku to. To tak musisz tak kawałek, tak wiesz. O Jezus, dobra, idę po pędzelek. Dobra, wezmę taki do brwi, bo jest cieniutki. I co, i czarnym cieniem pod okiem? Mhm. Tylko pod okiem? No i musisz jeszcze tak, tak tutaj. Będzie. Możesz tak jeszcze tutaj wjechać. Jezus, ja nie wiem jak... Dobra, zaraz zobaczymy jak mi to wyjdzie. Tak blisko? No, możesz jeszcze tak na rzęsy bardziej tak wjechać. Moi drodzy, ja nie wiem. Ja chcę, żebyście to jakoś widzieli. Będę wyglądać jak emo, emotikon. No ale musisz nie tak mega mocno, tylko tak lekko. Żebyś nie miała za ciemnych. Tak? No, uznaj. Nie tak. Ja nie wiem. No i co, jak już zrobiłam pod okiem, to co dalej? W kąciku. Tak obrysowujesz. Obrysować kącik? Tak. Ja nie rozumiem, o co ci chodzi. Co jest w ogóle? Ej, nawet mam zdjęcie, ja ci mogę pokazać, o co mi chodzi. Dobra, w tym czasie walnę drugie. Wyglądam, jakbym źle zmyła nie. Tusz. Ale później jak się do końca pomalujesz, to będzie chyba nic. Źle zmyłam tusz dzień wcześniej i takie coś... Tak, o. I jeszcze tutaj jest też.
What? Co jest? Jak ty to robisz? Nie wiem, to jakoś nie. A mi coś pewnie zaschło. Prawdopodobnie ci zaschło, no bo robisz brwi 5 godzin. A ja sobie ten cień po prostu do oka wsadzam, nie? Z tym jest coś nie tak. Ej, pa, mam cień w oku. Ale dramat. Iga, co ty sobie robisz? No, a patrz na mnie. No masz pięknie wyczesane brwi. To jest krzywe. Nie. Dobra, ej, zrobiłam. Zaliczasz? Żenada. Zostaw już te brwi, przechodź do dalej. Bo ty będziesz, słuchaj, ty mój makijaż będziesz robić godzinę, a ja twój już prawie skończyłam. Bo zaraz ja cię będę malować i na tym się skończy. No patrz. No dobra. Zostaw mi. Zostaw je. Dobra, powiedz mi, co ja w tym czasie mam robić. Rzęsy. Co? Już? Tak. Ja pierdolę. Ale możesz jeszcze wziąć jakiś eyeliner i zrobić sobie kreskę. Ty robisz sobie taką kreskę? Czy nie? Czy po prostu chcesz mi dodać roboty? Nie, robię czasami, ale nie łączę tego i tego. No to nie łączymy tego i tego, to ma być twój makijaż. Skoro ty tego nie łączysz, to ja też. Tylko na górną i wklepię gąbeczką. Dobra, ale masz fajny tusz. Też takiego używałam. O, już się dziabnęłam. A i wreszcie ludzie będą mi pisać: o, w końcu masz naturalny makijaż, a nie tapetę. W końcu nie wyglądasz jak clown. Ale mi w ogóle drga powieka. Brakuje mi magnezu, a... Magnezu, a codziennie łykam. Ja pomalowałam sobie brew chyba tym. Chcesz wiedzieć, co dalej? Mhm. Dobra, patrz, teraz bierzesz tą paletkę i ten pędzel. I bierzesz ten jasny cień i tak po prostu rozcierasz na oku. To wyjdzie źle. No to nie bierz go dużo, tak delikatnie, w załamaniu tylko powieki. Dobra, z Moniką Kociołek grałam w takie pytania. Chcesz grać w pytania? Mogę. Czy masz chłopaka? Nie mam. Dlaczego? Bo nikt mi się nie podoba. Dlaczego? Bo tak chciał Bóg. Dobra, teraz ty możesz zadać mi pytanie. Nie mam pomysłu. No dobra, no tak możesz zostawić. Jest dobrze. Ale jest krzywo. Czuję, że coś mi do oka wpadło. To ja. Dobra, powiedz mi, co robisz potem? Podkład i koniec. Podkład i koniec, słyszysz? Czego ty się spodziewałaś po trzech kosmetykach? Nie wiem, mogę wam pokazać zawartość jakiej kosmetyczki. To jest to. To jest całej kosmetyki. Jak ja bym chciała tak mieć, ale za bardzo kocham tapetę. A! Czyli jeszcze w słoiku masz podkład. Tak. Czemu? Bo ja mam wspólny z mamą. No i wiesz, masz podkład? Zostawiłam jej go tam. To jest twoja gąbeczka. Dobra, i jak go mam? Po prostu gąbkę zamoczyć? Kładasz gąbkę do tego? No, ile ci się uda. Albo palcem to wyjmij. Wyjmij to palcem. Dobra, czekaj, bo wklepuję podkład. No, a co ja mam dać? Jeszcze używam ciemniejszego cienia w zewnętrznym kąciku. Tego. Też tym? Tak, możesz też tym. Tak po prostu stempluj w zewnętrznym, no. I w drugim też postępluj. Chyba za dużo tam. No właśnie, dlatego w drugim postępluj. No i teraz musisz rozetrzeć. O, goście, goście! No dobrze, no rozcieraj tam, rób tam sobie po swojemu. To wygląda, jakby ktoś mnie pobił. A ja mam palec w podkładzie. No bo coś z tego za dużo ma... Iga, wiesz, że powinnaś nakładać jakąś pielęgnację na twarz, zanim zaczniesz robić makijaż? Bo ja nie wyobrażam sobie nałożyć podkład na skórę bez żadnego kremu. A ja nakładam. No ja sobie... też go nie wziąłam. No, a potem płaczesz, że trądzik. Dobra, ale myślałam, że na 3 dni tutaj pojadę tylko. Czyli na co dzień nakładasz? No tak. Aha. Bo ty mi kiedyś chyba poleciłaś ten Cetaphil. Aha! No właśnie z tego takiego żelu oczyszczającego i później jeszcze krem nawilżający. No i elegancko, no. Dobrze, że się słuchasz starszej. Podkład, ale nie nakładaj go pod oczy. Tak, tutaj zrób taką przerwę dookoła oka. Dobra, a co robisz, jak już nałożysz podkład? Jeszcze masz korektor przecież. Ale go nie używam. W sensie czasami jak... Czyli nakładasz podkład też pod oczy? Tak. Dobra, czyli ja już mam skończony makijaż, tak? Mhm. A na usta? Ja zapomniałam, dałam pod oko trochę. A usta? Nie wzięłam nic. A, wiem. To możesz to dać. Albo możesz też dać jakąś konturówkę. Jakiego koloru? Jakaś lekko brązowa. Taka, jak ja używam na co dzień? No, może być. I jak robisz? Dookoła ust po prostu? Mhm. No i później musisz nałożyć ten balsam i tak to rozetrzeć. O, goście, goście! Dziękuję również. Nie. Dobra, jako że ja skończyłam, zaprezentuję się wam. Zobaczcie, tak wygląda skończony makijaż na Igę. Jest tu tylko podkład, żeby nie była twarz czerwona. Czarne oczy, usteczka. Dajcie znać, jak wyglądam, ale teraz pomagamy Idze, teraz zrobimy Igę razem. I po prostu zrobimy trochę w innej wersji tą zmianę kosmetyczek, bo ty robisz strasznie mały makijaż i nie dojeżdżasz w ogóle tutaj.
podkładem, jesteś trochę pomarańczowa. Nawet ta, a zmoczyłaś tą gąbkę wcześniej? Nie. No oczywiście, że nie. Tutaj też trzeba dodawać podkład, dojeżdżać wszędzie, na czole, wszędzie. No bo pa. Jest za ciemno. No jest za ciemne, no ale na tym polega zamiana kosmetyczek. Następnym krokiem, jaki ja robię, jest to... Wyglądam jak pobita. Korektor, no bo jeszcze nie jest skończony makijaż. Uwaga, patrzcie w górę. Trochę inna wersja, to jest film Zamiana kosmetyczek i starsza siostra robi mi makijaż na mnie. Co? No i cycuś, glancuś, patrz jak ładnie. Dobra, nie płacz, zaraz to będzie ładnie. Może będziesz tak cały dzień nawet chodzić? Chyba nie. Dlaczego? Podważasz mój talent? Tak. Pyk, 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 pyk. Dalej nakładamy puder matujący, żeby zmatowić cerę, czego ty nie robisz, nie wiadomo czemu. Czemu ty nie matujesz buzi? Bo nie mam tłustej. Masz tłustą. Nie mam. Masz, świecisz się cała. Ja się zawsze świecę na filmach. Bo ty masz ten podkład jakiś dziwny. Nie no, ale masz jaki? Z Eveline'a, tak? Ja też go czasami używam, ja go dałam mamie. Ja mam i Fenty i Eveline, ale dałam ci Fenty, bo częściej go używam. Ale tamten też się zdarza. Ale właśnie, co chciałam powiedzieć. Coś chciałam ci powiedzieć. A, że my mamy taką cerę, co się świeci, bo ja, nieważne... Ja nie mam. Ty też masz. Nie mam. Nie mam. Dajemy bronzer, którego ty nie używasz. Czemu nie używasz bronzera? Bo nie umiem. No to się naucz. Ja też w sumie nie umiem. Miała takie plamy. Nie będziesz miała plam. Chociaż ja robię sobie plamy często. Ale ja mam w dupie. O, sorry, ja w ogóle strasznie mocno ci to chyba robię. Ale mam zaraz matmę, więc się spieszę. Dobra, więc przyciemniamy czoło. Wiesz po co? Żeby je zmniejszyć. Żeby je zmniejszyć. Ty to się znasz na makijażu. Brązowimy. Opalamy. Ty masz mały nos. Czemu ty masz taki mały nos, a ja mam taki duży? Czemu dostałaś ten gen małego nosa? Skąd mam to wiedzieć? Wow, ale ładno! Róż. Róż, który jak ja nakładam, to wszyscy mi piszą, że wyglądam jak clown. Także... Dlatego mi go nałożysz? Dlatego okay. Zrobimy ci to samo. Nie no, delikatnie ci dam. Elegancko! Teraz pod okiem. Patrzymy w górę. Kiedyś już jak byłyśmy młodsze, to nagrywałam taki odcinek. Może pamiętacie, robię mojej siostrze właśnie makijaż na mnie. I tam używałam takich jakichś pomarańczowych cieni, bo wtedy robiłam takie pomarańczowe. Ten odcinek jest mega stary, ale ma bardzo dużo wyświetleń. Tobie się pod okiem strasznie ten korektor jakoś odbija. Teraz jest trudny element. Nie popatrzcie. Patrzcie w górę. O nie. Wow, udało się. Elegancko. Rozświetlacz. Dużo tego jeszcze? Nie, już kończymy. Już kończymy, nie przejmuj się. Zaraz będzie efekt końcowy. Rozświetlacz dajemy tutaj. O proszę, tak o. Ładny taki błyszczący. Z drugiej strony też. Taram. I teraz trochę jeszcze. Ja swój makijaż robię, nauczyłam się już robić go strasznie szybko. Mi to zajmuje od 15 do 30 minut. Zależy jakie mam tempo. Ale strasznie szybciutko mi już idzie to robienie sobie, więc... Tobie też. Tutaj jeszcze błysku. Tutaj jeszcze błysku. Pomaluj rzęsy sobie sama. Moim. Tym o ja maluję. Dolny też? Tak. Jezu, ona ma takie długie rzęsy. Zaraz zobaczycie z bliska. Potężnie długie. Ile czasu robisz swój makijaż na co dzień? 10 minut. Tak mało kroków, tyle czasu? Czasami dłużej zajmuje. Naprawdę? Co dalej? Wow. Już możesz to zdjąć. Dobra, zostaw to, nie przejmuj się wyglądem. Ja wyglądam jak menel przez 3/4 vlogmasów. Zignoruj to, ładnie jest. Uwaga. Złamała mi się kredka. Can't believe! Czekaj chwilę, nie patrz jak wyglądasz, bo wyglądasz strasznie. Ale czujesz, że mam jakieś włosa. No zdarzają się takie sytuacje. O kurde, ja się rozsmaruję. Oh my god! Czekaj, daj naprawię. Wyglądam jak wiśniar. Nie, no weź przestań, no nie umiem malować komuś ust. Sobie, w ogóle ja sobie nie potrafię malować ust, co dopiero komuś. Nie wiem, czemu się za to zabrałam. Myślałam, że zrobię ładnie. Przeliczyłam się. No i elegancko, no. Dobrze, tylko tu masz rozmazane trochę. No kurde, no pa, jak wyglądasz. Zobacz na mnie. Zajebiście. Ładniej niż ja. O Jezus, jaka ładna. Nie, no kozacko, moi drodzy, dajcie znać co.
Jakie usta masz duże nagle. Jezu, wyglądasz jak ja, tylko że ładniejsza. No tak, 2 na 10. Nie podobasz się sobie? W ogóle? A to jestem ja, tylko że Iga. No ja wyglądam gorzej niż ty w moim makijażu. Serio. No dobra, czyli nie podoba ci się ten makijaż? No zobacz. Nie pasuje mi. Wyślemy do mamy, zobaczymy co mama napisze. Weź i czekaj, ja wyślę zdjęcie do mamy. Ja strasznie wyglądam, jak zrobiłam sobie zdjęcie, to dopiero zobaczyłam, jak strasznie wyglądam. To była część Vlogmasa. Jeszcze dzisiaj coś nagram, to nie jest jakby jedyny Vlogmas. Także do zobaczenia za chwilę. Muszę się zmyć, bo czuję się strasznie. Moi drodzy, kalendarze adwentowe. Dzisiaj idziemy z Igą na koncert Young Leosi. Idę też Kacper i nasi znajomi. Mam współpracę z CCC i z Prandi, z którą też ona współpracuje, więc dostałam tam zaproszenie. Także jestem gotowa chyba. Nie kręciłam włosów od tygodnia i pierwszy raz pokręciłam te krótkie loki. Dajcie znać, co myślicie. Mi jest dziwnie, jakoś w ogóle mam dzisiaj taką zapuchniętą twarz i zobaczcie, jak białe pod oczami. Oh shit. Ale chciałam po prostu otworzyć kalendarze, żeby móc spokojnie już się szykować i nie martwić, że nie zdążę. 21 dzisiaj, tak? Iga, który dzisiaj? Tak, 21. Tak, 21, czyli dzień Kacpra. A pod 21 wlaką kryje się krem. Kremik ładny, czy pachnie? Nie będę jeszcze otwierać, bo jest zamknięty. Dobra, odpuścimy sobie test zapachu, ale nie odpuścimy sobie Nyxa. Już Herwisząt przyszedł, on już wie, że go zaraz czeka smaczek. 21 w Nyxie, jest to pomadka Soft Matte. Także kolejna pomadeczka, no nic zadziwiającego. Kolejny jest Babor, tym razem będzie coś nowego. Wiem, że będzie coś nowego, bo zawsze są trzy takie same, a potem jest nowość. I mamy dzisiaj nowość, jest to Platinum Lift. Szara, tym razem ampułka, gituwa. W naszym kalendarzu tajemnic, w którym są dziwaczne rzeczy, pod 21. Jest tutaj z taką choineczką, ładne pudełeczko. Wygląda następująco, coś tam w środku lata. Są to kolczyki. Coś tutaj powypadało. Dobra, te długie kolczyki, ale ej, ale one są ładne. Hej, one nie są złe, a ja nie mam nawet kolczyków jeszcze na sobie. Może sobie nałożymy. Ja też chcę jakieś. No to chodź, ja zabieram te. Nie są złe. Tylko jedne są jakieś rozwalone. No ale ja się nie spodziewałam tu nie wiadomo czego, przyszły jedne zepsute. Zobaczcie, jest samo takie serduszko bez zapięcia. Nawet nie widać, bo jest takie małe, a fokus się łapie na moją twarz, więc zignorujmy to. Także kolczyki spoko. Następnie Bell. Puder z serii Hydra. Mam już taki, bo miałam współpracę nawet dosłownie z tą ich serią Hydra, także mamy. 21 w naszym kalendarzu kofeiny. Nie wiem, co oni z tym okienkiem zrobili, ale nie dało się go otworzyć. Trochę rozwaliłam. Ale mamy czekoladową kawę tym razem. Taram. Czekoladowa i stała się przykra rzecz, bo ten kalendarz mi spadł i powypadały pudełeczka i są za łóżkiem. Nie będę ich tam łowić. Chyba, że to są jakieś ważne. Czekajcie, bo tu 24 wypadło, a jest 20, 22. Muszę, jest 22, 23 jeszcze. Czy jest 23? Nie, 23 jest za łóżkiem. Zajebiście. Super. Skoro była czekoladowa kawa, czas na czekolary. I dzisiaj pod 21 kryje się krowa. Iga, chcesz? Krowa, czekolada? To poczeka na nas sobie. And the last harwolowy kalendarz. Harwolowy kalendarz, to się kryje pod smaczkami dla Harwy. Znowu te gwiazdki, ale są jakoś strasznie często, albo mi się wydaje, ale ponownie mamy gwiazdeczki. Dobra, idę nakarmić Harwosza, idę się ogarniać, bo zaraz musimy wychodzić. I widzimy się pewnie potem. Albo nie. Nie wiem. Lecimy z tym numerem!